Drogi Gustawie, no popatrz. Nikogo już w bibliotece nie ma. Panie bibliotekarki, panowie bibliotekarze rozeszli się po swoich domach, a my zostaliśmy sami. Ach, ale wiesz co, przyjacielu drogi, muszę ci coś powiedzieć. Wpadłem na genialny plan. Ale to ty musisz wyrazić na to zgodę. Bardzo proszę. Otóż chciałbym opowiedzieć i dużym, i małym czytelnikom o teatrze od kulis. Ale to wszystko będzie się działo w wielu filiach naszej Biblioteki Kraków. No proszę. Widzę, że zgadzasz się. Wiem, mój drogi, w twoim przypadku, ilekroć nic nie mówisz, to znaczy, że jest to zgoda. W końcu milczenie jest złotem.